Witam wszystkich cieplutko. Szklarnia, folia to warunki idealne do uprawy pomidorów. Jako rośliny ciepłolubne uwielbiają takie klimaty, ale nie każdy z nas ma takie możliwości, a chcielibyśmy uprawiać te rośliny. Czy jest jakieś rozwiązanie? Alternatywą mogą być donice. Ten sposób stosuję od kilku lat i z przekonaniem stwierdzam, że uprawa pomidorów w donicach jest możliwa i wcale nie jest taka trudna. Pomidory wysadzam do jak największych pojemników. Byłoby idealnie, gdyby miały 20 litrów. Odmiany wysokie czułyby się w nich najlepiej, miałyby gdzie rozwijać system korzeniowy, ale zakup takich donic i ziemi do niej jest dość kosztowny, a poza tym zajmują więcej miejsca. W mojej uprawie w przeważającej części używam donic 10-12-litrowych. W tych 20-litrowych umieszczam odmiany wysokie, na przykład bawole serce, malinowy ożarowski, jolanta, choć część z nich trafi do tych mniejszych również. Donice wypełniam ziemią uniwersalną, choć może to też być ta typowo do pomidorów. Podłoże dodatkowo wspomagam obornikiem. Ja mam do dyspozycji obornik po królikach. Leżał na pryzmie rok, więc jest już nieco przerobiony. Na samym dnie doniczki umieszczam ziemię. Na nią wsypuję obornik, tak 3-4 garście. Dorzucam jeszcze kilka świeżo zerwanych pokrzyw i na to znowu trochę ziemi. A teraz sadzonka pomidora. Zwykle dolne liście obrywam, gdyż chcę posadzić go nieco głębiej. Pomidory pod tym względem są wyjątkiem. Możemy zasadzić je o wiele głębiej niż rosły dotychczas. Proszę zobaczyć, jaki ładny system korzeniowy. Ale mimo tego warto tą sadzonkę posadzić głębiej. Roślina będzie bardziej stabilna i z łodygi rozwinie dodatkowe korzonki, które sprawią, że roślina będzie rosła lepiej, będzie mocniejsza. Jest to również sposób na zbyt wybujałe sadzonki. Przytrzymujemy pomidora i dosypujemy ziemi. Im więcej ziemi, tym lepiej. A łodygę możemy zasypać naprawdę bardzo wysoko. To będzie tylko z korzyścią dla tego pomidora. Kolejna ważna rzecz. Każdy pomidor potrzebuje odpowiedniego palika. Musi być dość długi. Niektóre pomidory mogą osiągnąć wysokość nawet 2 metrów. Paliki są, teraz pomidory trzeba podwiązać. Podwiązywanie to czynność, którą trzeba wykonywać dość regularnie i często, gdyż pomidory rosną naprawdę szybko. Jedną z metod to przywiązywanie na tak zwaną ósemkę. Łodyga ma swobodę, by się rozrastać, a jednocześnie zachowuje stabilność. O, jest ósemka. Po wsadzeniu pomidory podlewam. Dość sporo. Pamiętajmy, że ziemia w donicach wysycha dość szybko i trzeba dbać o jej stałą wilgotność. Tak uprawiane pomidory wymagają niemal codziennego podlewania. Im mniejsza donica, tym pomidory trzeba podlewać częściej. Zaniedbania w podlewaniu mogą przyczynić się do powstania chorób, takich jak zgnilizna końcówek kwiatów, czy, jak tutaj widać, sucha zgnilizna wierzchołkowa. Jeśli nie chcemy, by tak wyglądały nasze pomidory, to pamiętajmy o regularnym podlewaniu. Poza tym, mała ilość wody spowoduje, że pomidory będą osłabione, zwiędnięte i nie dadzą oczekiwanych plonów.
Wspomnę o jeszcze jednej ważnej rzeczy. Wodę lejemy bezpośrednio na glebę, nigdy na liście. Dlaczego? Zapobiega to powstawaniu chorób grzybowych czy pojawieniu się zarazy ziemniaczanej. Poza tym krople wody na liściach działają jak soczewka i mogą popalić liście. Kolejnym zabiegiem, o którym trzeba pamiętać, jest regularne obrywanie wilków. Są to nowe pędy, które wypuszcza pomidor, pojawiają się między łodygą i liściem. Delikatnie go wyłamujemy. Naprawdę trzeba tego bardzo pilnować, bo te wilki pojawiają się bardzo szybko. I potem te pędy rosną jeszcze szybciej. Także czynność, która wymaga naszej uwagi i regularności. Pomidory w donicach potrzebują nie tylko wody. Regularnie musimy im dostarczać składników odżywczych. Dobrą robotę robią wszelkiego rodzaju gnojówki. Na początku uprawy dobrze stosować te przygotowane na bazie pokrzywy. Dostarczą potrzebnego w tym czasie azotu i innych niezbędnych składników. Później róbmy gnojówki z żywokostu. Dostarczy on potasu, który pomaga roślinie wytworzyć kwiaty, a później owoce. Gnojówki są bardzo proste w przygotowaniu. Zebrane rośliny zalewamy wodą i odstawiamy w zacienione miejsce na około 14 dni. Później rozcieńczamy w proporcjach 1 do 10 i podlewamy nasze pomidorki. Uprawa pomidorów w donicach nie jest trudna. Wymaga pewnych zabiegów, sporej uwagi, ale czy nie warto? Smak pomidorów z własnej uprawy wynagradza wszelki trud, zatem zachęcam do uprawy. Piszcie o tym, jak uprawiacie pomidory, na jakim etapie jesteście, co myślicie o uprawie pomidorów w donicach. Pamiętajcie, że umieszczenie w komentarzu choćby emotki pomaga w rozwoju tego kanału. Pozdrawiam wszystkich ogrodników i do następnego.